Gospodarka o obiegu zamkniętym, nazywana w skrócie GOZ, przynosi wiele korzyści dla firm. Zobaczmy. W najmniej efektywnym modelu odpady, te pochodzące z produkcji, trafiają w dużej części na składowisko. W modelu GOZ odpady traktuje się jak potencjalne surowce wtórne. Proces recyklingu i odpowiednie projektowanie produktów pozwala firmom używać materiałów pochodzących z recyklingu przy produkcji nowych, pełnowartościowych produktów. Obieg zamknięty sprawia, że pozbywanie się odpadu nie kończy cyklu jego życia, tylko jest początkiem kolejnego. Co zyskuje firma, stosując model GOZ w swojej działalności? Korzystanie z surowców wtórnych pozwala oszczędzać środowisko i naturalne zasoby. Firma staje się bardziej konkurencyjna, zyskuje klientów, którzy doceniają innowacyjne i ekologiczne działania. Przedsiębiorstwo stosujące GOZ może się rozwijać i zatrudniać więcej pracowników. Staje się bardziej odporne na sytuacje kryzysowe, uniezależnia się od niepewnych dostaw surowców naturalnych. Zacznij stosować gospodarkę obiegu zamkniętego i przekonaj się, że to czysty zysk dla środowiska i Twojej firmy.